ten powstaje dzięki patronom, w których gronie są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński, Szymon Kryczka, Grzegorz Ludwin oraz Adam Furmańczuk. Zapraszam. Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejna odsłona podcastu BSS Bez Tajemnic. Dzisiaj mogę sobie wręcz zażartować, że pojedziemy z tematem, a to dlatego, że wejdziemy troszeczkę w tematykę automotive. Większość z nas samochodami się porusza albo jako kierowcy, albo jako pasażerowie. Część z nas nawet ten rynek dosyć mocno interesuje. Polska jest w ogóle fantastycznym zagłębiem, jeśli chodzi o Europę i tworzenie nowych samochodów, czy to dostawczych, czy osobowych. No ale dzisiaj aż tak technicznie nie będzie. Dzisiaj połączymy dwa tematy, jednym z nich jest automotive, drugą obszar HR-owy. No i nie będę tej rozmowy dzisiaj prowadził sam. Dzisiaj ze mną są Agnieszka i Jasia z GI Group Holding, które zaraz Wam się przedstawią samodzielnie i to z nimi właśnie ten temat będę rozkładał na czynniki pierwsze. Aga, idziemy do Ciebie. Cześć, dzień dobry. Przede wszystkim chciałabym bardzo serdecznie podziękować Wiktor za zaproszenie do dzisiejszego podcastu. Ja się nazywam Agnieszka Żak i w GI Group pełnię rolę dyrektora regionalnego. Współpracuję na ścianie zachodniej Polski z różnorodnymi partnerami biznesowymi z sektora produkcyjnego, w tym lwią część moich partnerów biznesowych stanowią firmy produkcyjne właśnie z sektora automotive, stąd też moje zamiłowanie do tej branży wieloletnie. Od lat wspieram te firmy w optymalizacji procesów szeroko pojętego zarządzania zasobami ludzkimi i w pozyskiwaniu pracowników. Ściana zachodnia to mi się zawsze kojarzy, jeśli chodzi o automotive, z regionem wielkopolskim i regionem dolnośląskim. To jeszcze dla doprecyzowania, powiedzmy, z jakiego miasta ty się dzisiaj z nami łączysz? Moim centrum dowodzenia jest Poznań, natomiast rozpiętość mojego terenu, po którym jeżdżę, to jest Wielkopolska, Lubuskie, Zachodniopomorskie, Dolnośląskie i Opolskie. No to do tego jeżdżenia już za chwileczkę sobie wrócimy, ale najpierw pojedźmy sobie do Asi. Asia, powiedz nam, jaką ty rolę pełnisz w swojej firmie. Dzień dobry, nazywam się Joanna Fitek-Chybzińska. W GI Group Holding jestem Social Media and Content Manager, tak to się ładnie nazywa, czyli jestem odpowiedzialna oczywiście za nasze kanały social mediowe, ale też za dostarczanie kontentu do tych kanałów, nie tylko tam, także do naszych klientów i odbiorców wszelkiego typu. Jednym z takich głównych elementów tego kontentu, nad którym najczęściej pracuję, są raporty rynkowe i myślę, że o jednym dzisiaj sobie porozmawiamy. Natomiast tutaj Agnieszka powiedziała, że ściana zachodnia, ja również ściana zachodnia, mieszkam i pracuję we Wrocławiu, no, także tak to wygląda, też jeżdżę dużo. No dobra, słuchajcie dziewczyny, to odnośnie tego jeżdżenia, jakim rodzajem samochodu jeździcie? Nie zdradzamy tutaj marek, żeby nie robić jakichś product placementów, natomiast bardziej mi chodzi, czy jeszcze cofamy się do tradycyjnych samochodów typu albo diesel, albo benzyna, czy już macie może samochody w postaci hybrydy albo elektryka? Póki co ja jestem tradycjonalistką i jeżdżę benzyną. A ja tak połowicznie, bo jeden mam hybrydowy, a drugi mam tradycyjny diesel, manualna skrzynia biegów i to jest akurat mój, ja go bardzo lubię. O, jeszcze jakbyś do tego dołożyła, że to jakieś auto sportowe, to już w ogóle by było. Nie, niestety. Nie, niestety. No słuchajcie, ja też mam przyjemność już od paru lat jeździć samochodami różnych marek, ale w modelu hybrydowym i nie ukrywam, że to dosyć ciekawa formuła, która połączyła nam silniki spalinowe z tymi elektrycznymi. Zasięgi całkiem fajne, spalanie całkiem fajne. No ale to takie może małe, krótkie słowa były na otwarcie naszego dzisiejszego spotkania. Pójdźmy sobie dalej w naszej rozmowie, no bo połączenie tematu automotive z tematem HR-owym nie jest czymś, co codziennie spotykamy w naszych rozmowach, czy też w jakichkolwiek raportach i tego typu rzeczach.
A ty, Asia, wspomniałaś, że pewien raport wypuściliście na rynek. Ja nawet sobie wcześniej, zanim weszliśmy na tą fonię, zrobiłem taką adnotację, że jest to raport Automotive Globalne Trendy 2024. Powiedz nam ze trzy zdania o tym raporcie. No to jest taki przegląd branży Automotive z naciskiem na tą HR-ową stronę, na ten rynek pracy. Przegląd taki dosyć konkretny, bym powiedziała, bo przechodzimy tam od kondycji sektora automotive i tego, co się w nim aktualnie dzieje, od trendów, które napędzają zmiany obecnie zachodzące w automotive, a są to spore zmiany, przez to, jak to wpływa na rynek pracy, na zapotrzebowanie na konkretnych pracowników, na ich kompetencje, no i aż po to, w jaki sposób z tymi wyzwaniami to automotive sobie teraz radzi, tudzież będziesz musiało sobie poradzić w najbliższej przyszłości. Aga, ty powiedziałaś, że dużo jeździsz po tej ścianie zachodniej, zakładam, że tam pewnie nawet bliżej centrum też się znajdujesz na tych swoich podróżach i częściowo współpracujesz z branżą automotive. Jaka jest kondycja tego sektora? No, po kryzysie związanym z pandemią, wybuchem wojny w Ukrainie i zasadniczo całą reorganizacją, można powiedzieć, że światowego łańcucha dostaw, branża motoryzacyjna znajduje się dzisiaj w fazie powolnego ożywienia. Można powiedzieć z pewną dozą nieśmiałości, że rok 2023 zapisał się dla polskiego rynku stabilnością produkcji i od stycznia do września wyprodukowano o bez mała 35% więcej samochodów niż w tym samym okresie ubiegłego roku, ale powoduje to też błyskawiczne zmiany na rynku i sprawia, że przed tym sektorem stoją potężne nowe wyzwania. Mnie się zawsze sektor motoryzacyjny kojarzył z tym, że on jest taki mocno zautomatyzowany i zrobotyzowany i co roku trochę mniej rąk do pracy w nim potrzeba, a trochę więcej tych mechanicznych rąk tam występuje. A gdybyśmy mogli sobie jeszcze nawet tak trochę zaburzyć tą naszą obecną rozmowę, to jakbyś mogła, Aga, jeszcze uzupełnić, kogo teraz najczęściej się rekrutuje do sektora automotive? Czy to są jacyś pracownicy tych linii produkcyjnych, czy być może jakieś inne profile osób? Wszelkie te trendy i zmiany, o których z pewnością szerzej będzie chciała powiedzieć też Asia, a które są też pokłosiem naszego badania i właśnie raportu Automotive Globalne Trendy HR, wynika, że zmiany wywołane i postępem technologicznym, i dynamiczną sytuacją w środowisku biznesowym. Bez mała 57% firm poszukuje pracowników fizycznych i z dostępnością tychże pracowników fizycznych ma wyzwania. Natomiast najbardziej poszukiwanymi pracownikami są właśnie pracownicy fizyczni, inżynierowie, projektanci, pracownicy sprzedaży, a wśródże tych pracowników blue-collarsowych lwią część tej grupy stanowią osoby o umiejętnościach mechanicznych, takie stanowiska jak technik-mechanik, technik utrzymania ruchu. W Polsce też w większości jest to spójne z tym, jakich pracowników poszukuje się globalnie. Dodatkowo ważnym i deficytowym stanowiskiem są też operatorzy CNC, co akurat Polskę wyróżnia na tle pozostałych krajów, które wzięły udział w tym naszym badaniu. Ja jestem totalny laik. Powiedz mi, co to jest CNC? Stricte stanowisko związane z programowaniem maszyn. No widzisz, no to ja się dzisiaj też czegoś nowego dowiedziałem. Asia, tutaj Aga ciebie wręcz wywołała, że mogłabyś nam dopowiedzieć kilka dodatkowych rzeczy i to jeszcze podkreślając temat pewnych trendów. No to wejdźmy w ten temat trendów. Okej, no to tak jak już tu Agnieszka powiedziała, sektor automotive
troszeczkę nam spowolnił, znaczy troszeczkę, on dość mocno spowolnił w 2020 roku, potem się odbił, no ale teraz się stabilizuje. Natomiast to nie jest tak, że w tym sektorze się tam źle dzieje albo nic się nie dzieje, bo tam się dzieje naprawdę dużo i to są zmiany, powiedziałabym, o takim wręcz historycznym charakterze. Jest takich, tutaj w raporcie poruszamy ten temat dość obszernie, więc ja polecam się zagłębić w tą lekturę, ale tak pokrótce streszczając te trendy. Jest 5 takich głównych trendów, które w tej chwili napędzają, że tak powiem, branżę automotive. Jednym z nich, jednym z najważniejszych jest rozwój elektromobilności. No to wszyscy zapewne to zauważyliśmy. Ten trend wynika z kilku kwestii. No jedną z takich najbardziej popularnych jest oczywiście potrzeba no, zatrzymania zmian klimatu i generalnie kwestia zrównoważonego rozwoju. Natomiast to nie jest jedyna rzecz, moim zdaniem, która ten trend napędza, ale o tym za chwilę. Żeby powiedzieć, żeby uzmysłowić sobie, jak silna to jest zmiana, tutaj się wspomogę danymi, bo gdzieś sobie je wynotowałam. W 2022 roku sprzedano na całym świecie około 10,5 miliona egzemplarzy samochodów elektrycznych i hybrydowych, bo tak to tutaj postrzegamy, tak to tutaj analizujemy. Natomiast to było 55% więcej niż rok wcześniej. To jest rozwój skokowy, nie liniowy, to jest rozwój skokowy, więc ten trend elektromobilności jest bardzo silny i no siłą rzeczy on bardzo mocno wpływa na branżę. Tutaj według danych, którymi dysponujemy, prognozy są takie, że w ciągu najbliższych 7 lat sprzedaż samochodów elektrycznych i hybrydowych osiągnie poziom około 40 milionów egzemplarzy rocznie. Także no, rozwój bardzo szybki. I teraz to, co wspomniałam, z jednej strony jest on napędzany przez te kwestie ekologiczne, ale z drugiej strony jest jeszcze jedna kwestia. Tutaj w tym naszym raporcie było jedno zdanie, które mnie osobiście tak mocno zwróciło moją uwagę. Mówi się, że przy obecnym rozwoju elektromobilności, przy obecnym poziomie tego rozwoju, zużycie ropy naftowej do 2030 roku zmniejszy się o 5 milionów baryłek ropy dziennie. W tej chwili, znaczy to są dane chyba z 2022 roku, jeśli się nie mylę, dzienne zużycie to jest jakieś 97 milionów baryłek ropy dziennie. Te 5 może się wydaje niewielką zmianą, ale jednak zmianą, bo my musimy pamiętać, że no, złoża ropy naftowej są ograniczone i według prognoz starczy jej na jakieś 40-50 lat przy obecnym zużyciu, więc no, my nie mamy wyjścia, to nie jest kwestia tylko ekologii. Jeżeli chcemy zachować tą mobilność naszą, to w jakiej się przyzwyczailiśmy, to my musimy szukać nowych źródeł. I to jest ta zmiana nowych źródeł energii, to jest ta zmiana, którą nazwałam historyczną. Odejście od silników spalinowych to jest coś, co nas nieuchronnie czeka i co w największym stopniu tę branżę w tej chwili napędza. Tak jak wspomniałam, kwestie ekologiczne to jest drugi trend, dążenie do zeroemisyjności to jest coś, co bardzo mocno wpływa na branżę i tutaj no tu my nie mówimy już o jakimś lobby, tu mówimy już o konkretnych zmianach legislacyjnych, żeby tylko przywołać ten nasz region Unii Europejskiej, bo te kwestie różnie są uregulowane w różnych częściach świata. Plany są takie, że do 2035 roku, jeśli dobrze pamiętam, mamy osiągnąć poziom tak zwany net zero, czyli zero emisyjności. No czy to się uda? Zobaczymy. Natomiast no, presja jest bardzo silna i to jest presja na to, żeby zmienić no, całą produkcję tak naprawdę, produkt i produkcję. To jest drugi trend. Trzeci trend to jest rozwój, generalnie rozwój takich nowinek technologicznych, a jednym z nich są pojazdy autonomiczne. To się wydaje może takie bardzo futurystyczne w tej chwili, że ojejku, będą same samochody jeździć, ale to już się dzieje, już pierwsze tego typu pojazdy są rejestrowane i one zaczynają funkcjonować normalnie. No a tutaj, że tak powiem, jest o co walczyć, bo
no to jest duży potencjalny przychód dla branży motoryzacyjnej. I ja myślę, że ta pierwsza firma, czy te pierwsze firmy, które w takim masowym, na masową skalę wprowadzą taki pojazd autonomiczny czy pojazdy autonomiczne, no to dużą część tego tortu będą mogły zjeść, że tak powiem. Kolejną rzeczą jest, my to nazwaliśmy w raporcie, mobilnością opartą o subskrypcję. Tak może szybko, bo nie każdy może sobie zdawać sprawę, o co chodzi z tymi subskrypcjami w automotive. Tak obrazowo, kiedyś było tak, że jak samochód wyjeżdżał z fabryki, to on był produktem skończonym. Czyli tak jak go sobie klient zamówił, to tak on wyjeżdżał z fabryki. Oczywiście można było sobie go tam tuningować i tak dalej, ale to troszeczkę inna kwestia. Więc rolą sprzedawców było to, żeby zachęcić klienta do tego, żeby zamówił jak najlepsze wyposażenie tego samochodu, jak najbardziej bogate. W tej chwili to troszeczkę inaczej wygląda, ponieważ samochody są tak zaawansowane technologicznie, to są w zasadzie jeżdżące komputery, że te możliwości wyposażenia i sterowania tym wyposażeniem, także zdalnie, że tak powiem, na odległość, są dużo większe. Więc w tej chwili to wygląda tak, że te samochody wyjeżdżają praktycznie wszystkie takie same z tej fabryki, albo inaczej, mają takie same możliwości, natomiast nie wszystkie te możliwości są uruchomione. I to są właśnie, to są te subskrypcje, można sobie te możliwości uruchomić w zależności od potrzeb, właśnie w modelu subskrypcyjnym, tak jak kupujemy, nie wiem, telewizję. To dotyczy takich rzeczy jak, nie wiem, jakieś zaawansowane systemy nawigacji, systemy wspierania kierowców, jakieś tam analiza martwego pola i tego typu rzeczy, a nawet słyszałam gdzieś, czytałam, że mogą być to choćby podgrzewane siedzenia, czyli możemy sobie na zimę wykupić podgrzewane siedzenia, więc jest na to, z jednej strony jest taki trend i firmy do tego dążą, no bo nie ukrywajmy, subskrypcje to jest zawsze duży biznes, a z drugiej strony według danych z naszego raportu jest chęć do skorzystania z takiego modelu, a ponad chyba 80 albo 82%, przepraszam, nie pamiętam w tej chwili dokładnie, konsumentów odpowiedziało, że tak, oni przy zakupie nowego pojazdu jak najbardziej byli skłonni skorzystać z takich rzeczy. I ostatnia rzecz, która napędza, która zmienia branżę automotive, to jest coś, co się nazywa gospodarką obiegu zamkniętego, czyli wszystko to, co się wiąże z szeroko pojętym recyklingiem, renowacją, odnawianiem. Tak jak wspomniałam, te pojazdy są w tej chwili bardzo zaawansowane technologicznie, tam jest mnóstwo złożonych elementów, często do ich produkcji wykorzystano bardzo rzadkie materiały, więc tam jest co odzyskiwać i na tym też można zarobić, to jak najbardziej. Co więcej, to się już rozwija w taką jakby subbranżę. Ale dlaczego to jest istotne w kontekście automotive również i w kontekście rynku pracy, do którego pewnie przejdziemy? Otóż to jest szansa dla pracowników blue collar, dla pracowników produkcyjnych, którzy no, nie tylko w branży automotive, ale generalnie we wszystkich branżach w związku z rozwojem nowych technologii no, są troszeczkę zagrożeni. Dlaczego to jest dla nich szansa? Ponieważ bardzo trudno jest zautomatyzować ten proces odzyskiwania różnych materiałów. O ile w nowej produkcji wszystkie części wyglądają tak samo, o tyle jak coś przyjeżdża do takiej fabryki odzysku, że tak powiem, no to jest różnie, jest mocniej, słabiej zużyte, może być uszkodzone. I tutaj roboty sprawdzają się słabiej, zdecydowanie lepsze jest ludzkie oko i ludzka ręka, żeby tam wszystko odkręcać, otwierać i to jest szansa na właśnie na pracę dla tych pracowników niżej wykwalifikowanych. Tak jak mówiłaś o tych wszystkich trendach, to sobie robiłem różne notatki i tak powoli dochodzę do wniosku, że będziesz musiała tego diesla się pozbyć prędzej czy później, żeby tak dojść do tego zero emisyjności w 2035 roku. Ale to dotyczy tylko nowych samochodów. Tak, ja się tak domyślam, natomiast no siłą rzeczy te, co jeżdżą, to one swoje tutaj w atmosferę też pakują, więc będziemy musieli prędzej czy później tutaj też dokonać pewnych zmian.
Natomiast jedną rzecz nawiążę do tego modelu subskrypcyjnego, bo to kiedyś też na to wpadłem i trochę mnie to zaskoczyło. I rzeczywiście, o ile z softwarem jesteśmy w stanie multum zrobić, no to z hardwarem niekoniecznie, prawda? Jak kupimy sobie samochód trzydrzwiowy, no to on nadal będzie miał trzy drzwi tam, a z automatu nie zrobimy z niego pięciodrzwiowego, ale możemy decydować o tym, czy szyby ma mieć podgrzewane na przykład, czy nie, albo nawigacja ma chodzić w takiej, a nie innej wersji. Aga, idziemy do ciebie, a powiedz mi, jak postrzegana jest w ogóle praca w sektorze automotive? Ludzie generalnie traktują ten sektor jako interesujący, w sensie, że chcą się z nim wiązać, czy raczej jest to sporym wyzwaniem, żeby zachęcać ludzi do pracy? A skoro idąc jeszcze w tym kierunku, to ja nawet rozszerzę to pytanie, czy łatwo w ogóle jest zrekrutować ludzi do sektora automotive? A to jest bardzo interesujący i szeroki temat. Pewnie nie jeden by się pokusił o pracę doktorską na ten temat albo i profesurę. Wszystko ważne trendy, o których mówiła Asia, ale warto się zastanowić chwilę nad tym, jak te trendy wpływają i zmiany tych trendów wpływają na bieżącą sytuację w automotive. No to jedziemy. I w naszym badaniu GI Group Holding 33% przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej przyznało, że zmaga się z konkurencją w zakresie rekrutacji ze strony innych sektorów. Co to oznacza? To oznacza, że pracodawcy muszą się coraz bardziej starać, by przyciągnąć do automotive pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. I mimo tych dobrych warunków zatrudnienia, na pewno na przeszkodzie może stać wizerunek tego sektora. A jak jest postrzegany sektor automotive? Przede wszystkim jako wymagający fizycznie, też silnie konkurencyjny i taki, który generuje dużą presję i jest niestabilny, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo zatrudnienia. A dlaczego niestabilny, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo zatrudnienia, a jest to jeden z tych elementów, które jest kryterium jednak wyboru w momencie podejmowania przez kandydata decyzji o wyborze sektora, z którym chce związać swoją przyszłość zawodową. Warto powiedzieć, że automotive jest jak taki papierek lakmusowy gospodarki. W pierwszej kolejności reaguje na to otoczenie, które się mocno zmienia i każda zmiana w tym otoczeniu, jak spadająca sprzedaż czy problemy z łańcuchem dostaw, skutkują zatrzymaniem produkcji, ograniczeniem zatrudnienia, a niejednokrotnie też masowymi zwolnieniami. Z drugiej strony branża automotive to są marki rozpoznawalne, produkty rozpoznawalne, które wszyscy znają, które przyciągają uwagę mediów. A co dalej za tym idzie? Każdy problem jest szybko nagłaśniany i to potęguje problemy wizerunkowe. Wyzwaniem jest też innowacyjność, postępująca cyfryzacja, rola ekologicznych rozwiązań. Wszystko to zniechęca tak naprawdę kandydata do podjęcia pracy w tym sektorze. Ale, co warte zaznaczenia, nie zmienia to faktu, że ponad 80% pracowników, a to jest potężna grupa, w naszym badaniu wskazało, że jest zadowolonych lub bardzo zadowolonych ze swojej pracy właśnie w tej branży. Finalnie jest to branża, która stanowi dobre miejsce pracy i pozwala na rozwój kariery zawodowej. Pracownicy mają szansę na zdobycie konkretnego doświadczenia, szczególnie w zakresie tych twardych umiejętności, a to jest z kolei podyktowane postępem technologicznym. Firmy prowadzą programy szkoleniowe, edukacyjne, podnoszą kwalifikacje,
realizują programy wewnętrzne, które umożliwiają zdobycie właśnie tych przyszłościowych kompetencji. No i starania tych firm doceniają zatrudnieni w branży. 69% bodajże, jeśli się nie mylę, dostrzega szansę na możliwość awansu i rozwoju kariery. Trzeba powiedzieć, że branża automotive wypada bardzo konkurencyjnie na tle też lokalnych rynków zatrudnienia. Wśród pracodawców znajduje się bardzo dużo znanych, dojrzałych marek, które nie tylko oferują atrakcyjne wynagrodzenie w porównaniu do firm z innych sektorów, ale wiele firm też ma bardzo rozwinięte polityki personalne, dba o pracowników, zwraca uwagę na równość traktowania i co ważne, pełnią oni po prostu bardzo ważną rolę na rynkach lokalnych, nie tylko jako znaczący, duzi pracodawcy, ale też często jako podmioty mocno odpowiedzialne społecznie i zaangażowane w działania zarówno regionu, jak i podnoszeniem jakości życia tych lokalnych społeczności, co jest też ważne szczególnie dla młodych osób. Tak, porobiłem sobie tutaj parę notatek i co sobie robiłem, to ty mi odpowiadałaś na pytanie, którego ja nie zadałem, ale to dobrze, to znaczy, że fajnie w ten temat weszliśmy, bo tak się zastanawiałem, co wpływa na to zadowolenie, tak? Czy właśnie ten postrzeganie ewentualnego awansowania, rozwoju i tak dalej, czy pojawia się ten wątek zaspokajania potrzeb czysto finansowych, a tu w zasadzie na wszystko padła odpowiedź. To, co bym chciał jeszcze dopytać w tym obszarze, bo poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale ja zawsze kojarzyłem sektor automotive z takim męskim sektorem. A jak to jest z kobietami? Czy kobiety tutaj też odgrywają konkretną rolę i stanowią znaczącą bądź pewną grupę pracowników, które w tym sektorze się znajdują? A jeżeli tak, to w których miejscach? To może ja zacznę, a pewnie Agnieszka dokończy. Tak, tutaj to nie tylko ci się wydaje, że ten sektor jest zmaskulinizowany. Jak najbardziej tak jest. Szacuje się, że to są badane z 2021 roku, że kobiety stanowią około 20% pracowników automotive. Natomiast to nie jest tak, że tych kobiet nie ma i to też nie jest tak, że ten sektor tych kobiet nie chce u siebie. Szczególnie w ostatnim czasie, kiedy te zmiany technologiczne no, postępują tak bardzo gwałtownie i zmienia się zarówno produkt, jak i sam proces produkcji, to zarówno automotive, jak i inne branże, myślę, że tam się otworzyła pewna furtka do pracy dla kobiet lub też innych grup, na przykład osób, nie wiem, 55+, czy osób niepełnosprawnych, które do tej pory z różnych względów takich czysto technicznych mogły być wykluczone w pracy w danej branży. Firmom zależy na kobietach w branży automotive z dwóch powodów. Po pierwsze, kompetencje, jak najbardziej panie mogą wnieść dużo do tej branży, a po drugie, to jest taki dosyć interesujący aspekt, no kobiety to jest bardzo duża grupa, nie wiem czy nawet chyba procentowo nie większa w tej chwili niż mężczyźni, konsumentów, one po prostu samochodami jeżdżą i dla branży to jest też cenne, że one mogą wnieść taką bardzo specyficzną perspektywę konsumencką do tego przemysłu. Więc firmy chcą przyciągnąć i większość z nich deklaruje, w naszym badaniu globalnie to jest ponad 80% firm deklaruje, że prowadzi takie działania zachęcające kobiety do podjęcia pracy w automotive. Polska troszeczkę słabiej wypada na tle innych krajów, ale to też nie jest tam tak, że to nie wiem 20% firm, tam było około 70%. Jakie to są działania? To są działania dążące do wyrównania płac, dążące do no, takich kwestii work-life balansowych, żeby jednak była możliwość pogodzenia tego życia zawodowego i osobistego. To jest też dążenie do tego, żeby były równe szanse rozwoju, ponieważ te kwestie są też największymi obawami kobiet, jeśli chodzi o podjęcie pracy w automotive. To kobiety najczęściej zniechęca według naszych badań.
przede wszystkim te stereotypy związane z taką typowo branżą męską, tak? Czyli jeżeli ja jako kobieta idę do zmaskulinizowanego zakładu, to mogę się pewnych rzeczy obawiać i rzeczywiście kobiety się tego obawiają. Czy to się dzieje, czy nie, to jest kwestia zupełnie inna. Mówimy tutaj o takim stereotypowym myśleniu. Druga rzecz to jest niska widoczność kobiecych liderów. To też było wskazywane w naszym badaniu jako taki czynnik zniechęcający kobiety do podjęcia pracy w automotive. No i tutaj, no bo wyobraźmy sobie sytuację, idę do firmy jako kobieta i wszyscy moi szefowie, w moim przekonaniu, to będą mężczyźni. Nie do końca może być to komfortowe dla wszystkich. Też kobiety wskazywały właśnie na te trudności związane z work-life balance, pogodzeniem życia zawodowego i prywatnego, no i z tą nierównością szans, jeśli chodzi o rozwój. Czy tak się dzieje? No to tutaj, czy taka jest rzeczywistość, to myślę, że więcej Agnieszka będzie w stanie powiedzieć, bo ma styczność na co dzień z tą branżą. To dawaj, Aga. No, trzeba przyznać, że sektor zaczyna stopniowo dostrzegać wartość, jaką mogą wnieść kobiety. Nie tylko pod tym względem kompetencyjnym, ale też właśnie to, o czym Asia wspominała, czyli takiej unikalnej perspektywy konsumenckiej. Zachęca się większą liczbę kobiet do podjęcia pracy w tym sektorze, to bez wątpienia. Bez wątpienia też pomogłoby to producentom samochodów lepiej zaspokoić te specyficzne potrzeby i preferencje tego sektora. Jest to trend mocno w ostatnich latach zauważalny, przybierający na sile i tutaj pozwolę sobie na taką dygresję względem tego, co się dzieje faktycznie na tych rynkach lokalnych, bo nasze badania z jednej strony, z drugiej strony obserwacje, ale też ważne podkreślenia, że ma to wszystko odzwierciedlenie w rzeczywistości. I warto wspomnieć o fenomenie na skalę europejską, a mianowicie marka Volkswagen Poznań, której to skład zarządu w ostatnich miesiącach stał się składem totalnie damskim. I można by jeszcze wymieniać też działania, które się na tym rynku dzieją i zapewne wartym uwagi jest kolejna topowa marka, a mianowicie Mercedes, w którym to zakładzie w Jaworze już ponad 50% składu załogi to stanowią kobiety. Także te trendy faktycznie się zmieniają i z pewnością one przybiorą na sile. Myślę, że to jest wręcz nieuniknione dla mnie jako dla kobiety, która się spełnia zawodowo. Jest to ważny aspekt i element. Ja trzymam kciuki, żeby to dalej szło w tym kierunku, bo ja tutaj widzę tak bardzo pozytywny wręcz trend, jeśli chodzi o tą różnorodność. Mam nadzieję, że będzie to nadal kontynuowane i nadal będzie to też szło w kierunku rozwoju też kompetencji, które poszczególne osoby za sobą wnoszą do tego, aby taki sektor jak automotive nam się rozwijał. Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale pół godziny nam tutaj szybciutko minęło. Ja mam jeszcze jedno takie pytanie na sam koniec, bo mówiąc o rynku pracy, czy to w Polsce, czy w ogóle globalnym, nie możemy poruszyć też tematu, znaczy nie możemy pominąć tematu związanego z zatrudnianiem obcokrajowców. Jak wygląda kwestia obecności grupy obcokrajowców w sektorze automotive? Czy to jest znaczący procent, czy to jest na zasadzie takiej, że widzimy pojawiające się osoby, które są obcokrajowcami i wspierają rozwój tego sektora? Obcokrajowcy stanowią dużą część dzisiaj zatrudnianych nie tylko w automotive, ale generalnie w sektorze produkcyjnym i logistycznym. Od lat zmagamy się z niską dostępnością rąk do pracy, szczególnie tych fizycznych.
prac i dla sektora automotive jest to też obszar i cudzoziemcy, którzy stanowią dużą wartość dodaną. Swego czasu prym wiedli pracownicy z naszej wschodniej granicy, natomiast wybuch wojny w Ukrainie z racji tego, że branża też jest mocno wymagająca i praca fizyczna w tej branży wymaga pewnych predyspozycji i umiejętności, ale też stanowi pewne, te prace stanowią pewne bariery dla kobiet, a dostępność pracowników męskich z Ukrainy jest dzisiaj mocno ograniczona, to na atrakcyjności zyskują również pracownicy z kierunków dalekich i myślę, że dla sektora automotive w najbliższych miesiącach i latach jak gdyby zmiana tego trendu i różnorodność tych zespołów będzie jeszcze większa. Słuchajcie, stawiamy kropkę na D. Asia, ty mi jeszcze powiedz, gdzie ten wasz raport można znaleźć? Raport można znaleźć na pewno na naszej stronie GI Group Holding, ale też na stronach pozostałych marek, które są w holdingu, czyli Graftona, Wisera i GI Group samo. Także jak najbardziej tam. To ja zadbam o to w takim razie, żeby jeszcze w opisie do dzisiejszego odcinka pojawiły się odpowiednie linki, aby do tego raportu sobie dotrzeć, bo jak najbardziej ciekawy temat, branża mocno rozwijająca się, mająca swoje wyzwania, mająca swoje kierunki rozwoju, coraz bardziej zautomatyzowana, opierająca się jakby nie było ciągle na pracy ludzkiej i to jak widzimy nawet nie tylko męskiej, ale i żeńskiej, nie tylko lokalnych pracowników, ale też i obcokrajowców i to z coraz to nowych krajów, także myślę, że jest ciekawie, a może być jeszcze ciekawie, jeśli chodzi o dalszy rozwój tego sektora. Słuchajcie dziewczyny, serdecznie wam dziękuję za to, że poświęciłyście swój czas i tak szeroko podeszłyście do tego tematu. Ja myślałem, że my sobie tu o jakichś silnikach pogadamy, a tutaj jak widać można mówić i mówić i pewnie moglibyśmy i całodniową konferencję na ten temat zrobić. Są takie. Są takie. No to może kiedyś na takiej konferencji się spotkamy. Słuchajcie, pięknie wam dziękuję, nisko wam się kłaniam. Dzięki za dzisiaj. Dziękuję również. Bardzo.